W dzisiejszym wideo opowiem Ci o 5 rzeczach, które bardzo mi się podobają u kobiet, które doceniam, które po prostu uwielbiam. Przede wszystkim lubię, kiedy dziewczyna jest uśmiechnięta, kiedy jest pozytywna. Jeśli podchodzę do dziewczyny i widzę po niej, że się do mnie uśmiecha, że się śmieje, to z automatu chce mi się z taką kobietą rozmawiać. Także dla mnie to jest bardzo ważna cecha, taka pozytywna energia u kobiet. Jeśli tego dziewczynie brakuje, jest zawieszona, zamulona, sfochowana, wiecznie nadąsana, no to ja już po prostu z taką dziewczyną się nie spotykam, bo wiem, że nie warto, wiem, że tracę swój czas i taka dziewczyna nie sprawi, że moje życie będzie weselsze, bardziej pozytywne. Zresztą tak samo jak w życiu otaczam się osobami pozytywnymi, a nie takimi, które ciągną mnie w dół. Wbrew pozorom jest dużo atrakcyjnych kobiet, które są negatywne, które mają tylko oczekiwania w stosunku do facetów, a wcale nie są wesołe, wcale nie są pozytywne, wcale nie mają fajnych charakterów. Także uważaj na to, bo jak trafisz na dziewczynę, która jest atrakcyjna, ale jest nadąsana, sfochowana, a ty tylko za nią latasz, adorujesz ją, a ona w ogóle nie jest pozytywna, nie jest uśmiechnięta, nie nagradza cię swoim uśmiechem za to, co robisz, no to pytanie, czy warto w ogóle tą znajomość dalej kontynuować. Druga cecha, którą uwielbiam, wręcz pożądam u kobiety, kiedy ją poznaję, to jest aura taka seksualna kobiety. Jeśli podchodzę do dziewczyny i widać po niej pożądanie, namiętność, i są dziewczyny, które są bardzo ładne, ale są takie zbyt grzeczne w zachowaniu, widać to. Ja osobiście takich dziewczyn gdzieś tam do końca nie lubię, nie do końca czuję się z nimi dobrze, ty może czujesz się lepiej, natomiast ja lubię po prostu kobiety namiętne, które są otwarte i ta otwartość z nich promieniuje, ta namiętność się po prostu wylewa. Podam ci przykład, podchodzisz do dziewczyny, a ona się uśmiecha, śmieje się, widać po niej, że się zarumieniła, że aż po prostu oblizuje się językiem, no widać, że dodałeś jej energii podejściem, aż czujesz po prostu, że jest w niej taka iskra pożądania, jakiejś tam namiętności. To jest właśnie to, co mnie nakręca i uwielbiam takie dziewczyny. Natomiast jeśli podejdę do dziewczyny i ona będzie nieśmiała, spuści oczy, zawstydzi się i nie widać tej otwartości też u niej, no to takie dziewczyny zazwyczaj sobie daruję, bo z doświadczenia wiem, że trzeba takie dziewczyny rozkręcać. Nie do końca mi się to podoba. Oczywiście ty możesz mieć inne zdanie. Ja tutaj w tym wideo mówię o tym, co ja uważam dla mnie za fajne, za atrakcyjne u dziewczyn. Trzecia rzecz, którą uważam za pożądaną u dziewczyny, którą podrywasz, która jest bardzo ważna, jeśli chcesz poznać jakąś dziewczynę, według mnie to jest szczerość. Jeśli poznajesz dziewczynę, która jest szczera, albo nawet średnia z wyglądu, ale normalna, szczera, wprost ci mówi, o co jej chodzi, to ja uważam, że to trzeba naprawdę szanować, bo w dzisiejszym świecie, w którym jest dużo kobiet z napompowanymi ustami, które lubią błysk świateł, gwiazd i instagramowe profile w internecie, to brakuje właśnie takich normalnych kobiet, które są szczere, potrafią porozmawiać z facetem, potrafią powiedzieć, o co im chodzi, i tą szczerość wydaje mi się, że trzeba szanować u kobiet. Także jeśli trafisz na dziewczynę, która jest szczera, otwarta, mówi ci wprost, że na przykład chciałaby teraz być z facetem na dłuższą metę, na dłuższą relację, to dla mnie to jest naprawdę duży plus, bo dziewczyna pokazuje taką swoją absolutną stronę, że jest zdecydowana, że jest konkretna i nie musisz nad nią pracować, tylko ta szczerość powoduje, że wy się razem komunikujecie, macie wspólny cel i oczywiście pozytywne emocje też, jak za tym pójdą, no to masz jakiś związek z dziewczyną, czy po prostu stabilną relację. Także szukaj u kobiet też szczerości, a nie ganiaj za manipulantkami, które tylko ci nawijają makaron na uszy, które ściemniają, kłamią, mówią, że tak, a robią zupełnie co innego. Bo jednak szczerość w dzisiejszych czasach u kobiet to jest naprawdę bardzo rzadka cecha. Jeśli faktycznie spotka się dziewczynę, która nie kłamie, nie manipuluje w dużym stopniu, bo jest szczera, to trzymaj się takiej dziewczyny. Sam zobaczysz, że wtedy naprawdę nie masz w relacji dużych problemów, tylko idziesz przed siebie, bo wiesz, co cię czeka. Kolejna rzecz, którą kocham u kobiet, po prostu kocham. Uwielbiam, jeśli dziewczyna inwestuje w znajomość. Bardzo lubię, jeśli dziewczyna do mnie napisze po spotkaniu. Bardzo lubię, jeśli dziewczyna przygotuje dla mnie jakiś prezent, upiecze torcik, ciasto. To jest naprawdę bardzo przyjemne. I jeśli spotykasz się z dziewczyną i po dłuższym czasie nie dostajesz tego typu oznak zainteresowania, że ona też inwestuje, że sama cię zaczepia, pisze do ciebie, zaprasza cię też na jakiś wyjazd, czy nawet kupuje ci jakiś mały prezencik, no to też ewidentnie robisz coś nie tak i na dłuższą metę zastanowiłbym się, czy w ogóle warto taką relację ciągnąć, jeśli kobieta ze swojej strony też nie chce inwestować, nie chce pokazywać, że jesteś dla niej ważny. To jest naprawdę bardzo miła, fajna sprawa ze strony kobiet.
Fajnie, jak dziewczyna na przykład dla ciebie specjalnie założy mini, leggings, jeśli to ci się podoba, czy koszulkę z dekoltem, tak żebyś mógł się nią pochwalić przy kolegach. To jest coś, co sprawia, że jako facet ja przynajmniej czuję się dużo bardziej męski i fajnie to też podnosi mój autorytet przy kobiecie, że jednak jestem tutaj dla niej ważny, że ona to dla mnie robi, że ona to inwestuje w znajomość. Także to jest coś, co ja po prostu kocham u kobiet, jeśli dziewczyna coś dla mnie robi, jest w stanie poświęcić swój czas, przyjechać po mnie, kupić mi coś nawet na urodziny. I to już nie chodzi o pieniądze, tak? Tylko nawet jakiś drobiazg, nie wiem, skarpetki, majtki, fajną koszulkę. To dla mnie już to jest naprawdę coś fajnego i naprawdę taką dziewczynę może nie stawiam na piedestale, ale łapię u mnie naprawdę spore plusy. Także zastanów się nad tym, czy dziewczyna też robi coś dla ciebie. Jeśli nie, to może coś być nie tak z tą relacją. Ja bardzo lubię kobiety, które o mnie dbają, które potrafią mi gotować, które inwestują swój czas dla mnie. To powoduje, że z taką kobietą naprawdę mam ochotę się dalej spotykać.